realizacja powyższej inwestycji była przez gminę Zabludów była i jest dla tutejszego środowiska sprawą najważniejszą, ponieważ jest to ciąg drogi komunikacji autobusowej, a mam tu na myśli kursowanie autobusu szkolnego. Jest to też droga komunikacyjna dla pozostałych mieszkańców tych wsi, którzy dojeżdżają do pobliskiego Zabludowa w celu załatwiania różnych spraw w urzędzie gminy, w ośrodku pomocy społecznej, przychodni lekarskiej i tym podobne. Ta droga jest również drogą dojazdową do pól i zlokalizowany wzdłuż tej drogi gospodarstw rolnych. Ja ze swojej strony tylko życzę Państwu, żebyście korzystali bezpiecznie z tej nowej drogi. I jeszcze, co jest pewnego rodzaju ewenementem, wyjątkiem. Słuchajcie, uczestniczyłem w wielu już otwarciach dróg, ale najczęściej to urząd. Jeden gminny, bądź też starostwo powiatowe organizowało takie otwarcie. A tutaj z inicjatywą wystąpiła i w imieniu mieszkańców, myślę, pani Maria. Ja mówiłem, to nie jest potrzebne tak naprawdę, bo najważniejsze jest, że udało się dokończyć po prostu inwestycję, zrealizować tę inwestycję. Wykonanie tego odcinka drogi skróciło nam dojazd do pobliskiego Zabludowa oraz poprawiło bezpieczeństwo na tej drodze. Dobra jakościowa droga powoduje to, że jeżdżący po niej sprzęt nie niszczeje. Ta droga jest, jak pani sołtys już powiedziała, bardzo ważną inwestycją nie tylko dla mieszkańców tej miejscowości, ale do innych sąsiednich, gdzie będą mieli bliższe połączenie z Zabudowem i w ogóle. Wiem, że ta droga to jak gdyby od dawna była stawiana jako najważniejszy cel, które wyrażała w słowach z pani sołtys. Projekt na tą drogę został już zrobiony dosyć dawno, może 3 kadencje temu. I miał być złożona, tylko została odkładana. Dzięki wykonawcom, dla wszystkich, którzy tą drogę właśnie wykonali i z czego będą się cieszyć mieszkańcy tej wsi. Długo wyczekiwana, bo i dokumentacja w pewien sposób, można powiedzieć, że powstała już kilka lat temu. Inwestycja, w ramach których doszło też do poszerzenia pasa drogowego, bo w chwili obecnej pas drogowy wynosi 15 metrów. Jak widać, jezdnia jest utwardzona betonem asfaltowym. Pojawiły się zatoki, przystanki, zjazdy z kruszywa, no i pobocze. Myślę, że ten odcinek, bo to jest naprawdę długi odcinek, prawie 3,5 kilometra, to jest też kolejna cegiełka do tego rozwoju naszej gminy, która przede wszystkim będzie służyła naszym mieszkańcom. Akurat znajdujemy się w części, można powiedzieć, południowo-wschodniej naszej gminy. Tutaj mieliśmy mniejszą ilość inwestycji, mniej osób tutaj mieszka, ale fakt ten wcale nie oznacza, że zapominamy po prostu o nich. I ja się cieszę, że doszło w końcu do sfinalizowania tej inwestycji. Oczywiście środki na tą inwestycję nie pochodzą tylko i wyłącznie z budżetu gminy. Bardzo duże znaczenie odgrywa w chwili obecnej Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, bo bez niego z pewnością udałoby się zrealizować zdecydowanie mniej inwestycji drogowych.